ubiegłoroczne nawałnice spowodowały to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało takie polecenie i też weszło współpracę z wszystkimi organizacjami harcerskimi, nie tylko, żebyśmy bardziej się zaangażowali w dyskusję i rozmowę o tym, jak się bezpiecznie zachowywać na obozach. I to właśnie się tu dzisiaj dzieje. A tak jak powiedziałem tutaj w swoim krótkim przemówieniu przed chwilą, sława tego obozu dotarła do Poznania. Postanowiliśmy to odwiedzić i zobaczyć, jak wzorowo funkcjonuje obóz. I po kilku chwilach bycia tutaj na tym miejscu już widzę, że to dobrze funkcjonuje. A o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, czyli jak się zachować w sytuacjach ekstremalnych, czyli duże opady deszczu, poważne jakieś huragany, tudzież mogą to być pożary lasu, czy też tego poszycia trawy. Więc tutaj młodzież musi się dowiedzieć, dzieciaki muszą się dowiedzieć, jak się zachowywać. I są po to tutaj strażacy, policjanci, strażacy miejscy, też ratownik wodny, po to, żeby właśnie z nimi o tym porozmawiać. Dokładnie, to co Pan wymienił, czyli infrastruktura, drogi, ale też to, czy na terenie obozu nie ma jakichś niebezpiecznych elementów, tudzież jakichś starych drzew, gałęzi, słupów, które już są nieużywane. I to ewentualnie musi być usunięte wtedy, żeby było można przeprowadzić, żeby było bezpiecznie. W każdym razie jest to szerokie spektrum. Myśmy taką checklistę przygotowali na stronie Komendy Wojewódzkiej i wszystkich komend powiatowych. Jest taka lista, którą organizatorzy mogą sobie spokojnie sprawdzić i przeczytać i będą wiedzieli, co będzie Straż Pożarna, Policja kontrolować w czasie tych przed obozem, ale też już w trakcie. W ciągu pierwszych 2 dni obozu zawsze przyjeżdżamy jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy wszystko dobrze funkcjonuje.